Siemanko, siemanko, ja jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z Murder Mystery Hypixel. Dzisiaj asasyni będą. Słuchajcie, tutaj Wertes, mistrz biznesu, normalnie mówi, że na tym kanale pojawiła się bardzo fajna funkcja, która się spodobała moim sponsorom na głównym kanale. Otóż tam, gdzieś na dole obok przycisku subskrybuj pojawił się przycisk wesprzyj. To jest coś takiego, że po prostu, nie wiem, jeśli ogarniacie Twitcha, to jest tak jak na Twitchu subskrypcja na czymś kanale. Powiem tak, jeśli ktoś się zainteresuje tym tematem, to jak tam zobaczycie bonusy, to Wertes oferuje odcinki przedpremierowe i różne duperelki, także jak ktoś chce, to zapraszam. Na pewno się nie zawiedziecie, a tymczasem lecimy do asasynów. Co do tej opcji wesprzyj, to jeszcze jakiś oddzielny film o tym pewnie zrobię, gdzie wam więcej powiem. Po prostu na razie wiem, że od dzisiaj to już funkcjonuje na tym kanale. Także jak najbardziej, jak ktoś ogarnie, o co chodzi, to będzie wiedział, o co chodzi. A jeśli nie, to mogę wytłumaczyć, o co z tym bardziej chodzi. I pokazać przykłady tego działania w oddzielnym filmie. Także możecie dać znaka, czy chcecie wiedzieć coś o tym więcej. Tak, taki Wertes, mistrz biznesu, się odezwał. Dobra, słuchajcie, asasyni, pisaliście mi, że na dole na pasku widać na czerwono, jeśli się zbliża killer, morderca. Jednak powiem wam, że ja się na ten pasek na dole w ogóle nie patrzę, gdyż mam monitor na tyle duży, że po prostu patrzę się w środek ekranu, to wtedy na dole to prawie nic nie widać. Także no, białego gościa szukamy. Także lecimy, słuchajcie, biały typ. Gdzie jest biały typ? Szukajmy białego typa. Dalej jest biały. Tam był. O ty. O nie, ktoś pomyślał tak samo o mnie i we mnie strzelił. No to trudno się mówi. Dobra, rozgrzeweczka. Ej, to tak jak ostatnio, w ostatnim odcinku. Pamiętacie, pierwsza runda była słaba? A potem jak się rozwinęło, to mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Okej. Dobra, dostałem w plecy, kurde. No i widzicie, to tylko pokazuje na to, że lepiej nie stać w miejscu, tylko się ruszać, bo jak stoicie w miejscu, to wtedy jakiś mieczyk może nagle przylecieć i tyle, no nie? Kurde, co mnie trafił, a ja tam żebym tamtego jeszcze trafił, to by było fajnie, nie? Ale tutaj, no, że tak powiem, no Lipton, dobra. Czekamy, słuchajcie, na mój cel. No. Czerwony typo, był biały typo, teraz czerwony typo. Okej. Okay. Tu macie normalnie zmienione mieczyki. Myślicie, że mnie strolujecie. Kurde. Just. Dobra. To się pewnie zdziwił. Że go dorwał MR Wertes. What? Gdzieś mój killer biega. No nie, no obstawiam, że go trafiłem pierwszy. No kurde, no to jest. God damn it. Dobra, play again. Ale widzicie, machałem do niego, wiedziałem, że to on, a kurde, i tak wyłapało jego kill. No nie wiem, czy to kurde, w tym trybie jest zasięg tego mieczyka ograniczony, jak się na morderce celuje, czy co, ale to jest. Ale dobra, dobra, słuchajcie, gramy dalej. Ja od zawsze wiem, patrząc po serii Assassin's Creed Multiplayer, bo to właśnie stąd jest wzięte, że ten tryb zawsze był trudny. To spokojnie, spokojnie. Nic się nie stało. Wertes tylko zrobił parkoura. Tak. O nie, on też zrobił. Elo, widzisz jakie to proste? Widzisz jakie to proste? Czy nie widzisz? Kill your target. Co to za mapa? To jest ta mapa. O, patrz, teraz tu się znalazł ten biały. A gdzie jest czerwony? Dobra, słuchajcie. Czekamy na cel. Dobra, niebieski w paski. Niebieski w paski to cel. O nie! Wolałem uderzyć. Dobra, no dalej niebieski w paski. Nie wiem, czy to tamten był, co strzelałem, ale nie trafiłem, no nie? Tam jest niebieski w paski. Patrzcie na to. O nie, nie trafiłem. O, zabili go chyba. Tak, zabili go. Dobra, jakaś dziewczyna teraz jest moim targetem. Czy to ty? Nie wiem. Nie wiem, ale sobie podejdę tutaj. Chociaż wiecie, co to jest zarąbista miejscowa do strzelania, nie? To mogę tam sobie postać. To by było w porządku. To nie jest ta. O, to jest ta. Dobra.
Aj, dobra. Tak wiecie, stwierdziłem, że a polecę na ciebie tutaj bić, no nie? Tak przy okazji. Dobra, już odstunuj mnie. Ale dobra, mamy kolejną. O, upgrade był. Teraz niebieski w paski. Inny niebieski w paski, gościu. Dobra. Ty nie jesteś niebieska w paski. Znaczy, no, niebieski w paski. Ha, to może jest mój killer. Czy to niebieski w paski? Tak, czekajcie. O, on sobie będzie leciał chyba górą. Tam coś się strzelają. Się boję, żebym tu biecza nie dostał, wiecie? Tam jest niebieski w paski. Stój, stój, no nie, stój, a ty. No pan teraz stoi. Pobieg. Co za typ. Jezus, to był kill! To był kill! To był mój morderca. No, ale za to teraz mam solówę z mordercą. No to kurde, ja ci tu wjadę. Wjadę jak bączki w terenie. Tak, faktycznie było coś na dole. Ale niezły rolling poleciał, no nie? Oh, you win! Które mam miejsce? Pierwsze miejsce jest! Wygrana, GG. O kurde, ale dobre to było. Jedzie sobie normalnie tutaj na tym. Werte zrzucił miecik, ale i to idealne wycelowanie to było po prostu super, no nie? Takie trafienie poszło. Ej, zadowolony z tamtego killa jestem i to jeszcze z pierwszego miejsca. Także normalnie wygrana ekstra poszła. No, jak zwykle, pierwsza runda rozgrzewki, po czym Vertes nagle odwala zarąbistą rundę. Beka. No, wbijać. Jest fajnie. Dobra, 10 sekund i lecimy z tematem. Nick, będę polował na ciebie, zobaczysz. Wy też zobaczycie. Pisałem scenariusz do tego trybu. Jak nic. Kurde, ale choć na tej mapie, to wam powiem, że może być ciężko. Patrzcie, od razu go likwiduję. Zobaczcie. O nie, on nie jest moim targetem. Nie, stój! Huf, zostałem uratowany. Biały typ. Dobra. O, ty też nie jesteś moim targetem. Ale wiecie, zawsze warto zaatakować. Bo możecie mieć kogoś z niepoznaki. Dobra, biały gościu. Where is the... Dobra. Proszę bardzo, biały gościu, dobra. Niebieskie paski, lekkie niebieskie paski, słuchajcie. Mam już 4 kile, więcej niż w poprzedniej rundzie, nie? No naprawdę. Boję się, bo mogę przegrać przez to. O, 3 typów zostało. To kogo nie zobaczę, to mogę zabijać. Ej, dobra. Podoba mi się ten biznes. Biznes roku, normalnie. Trzeba kogoś widzieć. O! Jak? Wy ty fy! What the f... Ej, no halo, czekałem aż wybiegnie, w końcu stwierdziłem, dobra, wybiegnę i wyceluję, a ona już dawno rzuciła tym mieczem, nie? No nie, no kurde. Mówiłem, że przegram, ale wygrałem, jeśli chodzi tutaj o... największą ilość zabójstw. No kurde, no. 2 kile tamta osoba, no. No bez przesady, wy ty fy, że tak zapytam. Normalnie wallhacki tu mają. Vertes. Hi. Admin or ty. Admin. Boże, jakie typy. Strollowałem właśnie, że jestem adminem serwera. Jaki clickbait! O! 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 Ej, to faktycznie był mój morderca. No dobra. Śmieszne, jakby oberwał tym. Ej, gdzie kolego uciekasz? Ja wiem, że you are hunting. Dawaj. O! Gin! Ty, parówczaku. Nie zginął. Normalnie. Kurde. Dobra, polujemy. Musimy wygrać. Musimy wygrać. Aczkolwiek co chwilę słyszę dźwięki. What? Co to było? Ej!
Ty masz chyba jakieś cheaty, gościu. Ej, bez kitu. Widzieliście typa, podlatuje do niego, bije go, po czym nagle... Po czym nagle po paru hitach w niego, on mnie zabił, nie? To tak po prostu. Nawet nie ruszając się. Co za lager! Typie, kurde, nie, idę stąd. Widzicie? Normalnie... Weź tu graj z takimi na lagach. Ale bez kitu, bardzo dużo osób na serwerach różnych multiplayer dostaje bany właśnie za lagi, bo administratorzy myślą, że oni cheatują, także... Także wiecie, jakbyście kiedyś dostali bana, bądź dostaliście za to, że macie słaby internet. To właśnie tak to wygląda u drugiej osoby, no nie? Wy sobie latacie, bijecie, a druga osoba widzi stojącego gracza, który nagle ich zabija, nie? I nagle sobie idzie dalej, nie? Tak, dobra. Było miło. Co za zło. No znowu biały typ, nie podoba mi się to. Nikt nie rzuca we mnie mieczem. O, słyszałem swoich mordercę. Okej. Dobra. To ja idę na moje okienko ratownicze. Będę ratował ludzi z góry. Słuchajcie. To jest deal. Kogoś uratować? Białego typa uratuję. Dobra. Go nie muszę ratować. Ale białego typa trzeba uratować. Gdzie jest biały typ? Słuchajcie. Szukamy białego. Ten jak tam rzuca, też celuje. Ty jesteś moim mordercą. Tak! No masz. I teraz ten, kurde, wylosowało tego gościa obok mnie, ale trafiłem tamtego typa w ciemno, znaczy no, typa czy babkę, że to jest mój morderca i było trafione. Szkoda, że wziął mi akurat na typa obok, którego stałem, co nie? Co za zło. Co za zło, naprawdę. Ale fajne trafienia, no nie? Przez całą mapę. Przez całą mapę normalnie kogoś zlikwidować i nawet nie wiedzieć, że ta osoba na ciebie poluje, no nie? To jest po prostu normalnie mistrzostwo świata. Dobra. 3, 2, 1. Assassins, kill your targets. Dobra, dawać mi tutaj moich targetów. Kto jest moim targetem? Czerwony. A idę od was. Tak, dobra. Zabiłem swojego mordercę. Gdzie jest czerwony? Pach, pach, pach. Nie bij, sojusz. Akurat tam biały biega. Ja potrzebuję czerwonego. Zmieniam zdanie, nie potrzebuję. Potrzebuję białego. I mordercy, który akurat nie jest przede mną. Ej, co się dzieje? Czemu mi losuje ludzi, którzy są obok na morderców? Kurde. Ty, jak to ona tam strzela przez ściany? Kurde. Ej, normalnie. Tak jak patrzę na te dzisiejsze rundy, to jestem w szoku, że jedną wygrałem, no nie? I to na pierwszym miejscu, naprawdę. Bo tutaj coś się dzieje. A, mogę kogoś reportować na czacie. Za cheatowanki. No tak, bo tutaj są inne skiny. Dobra, kolejne podejście do tej mapy. Zobaczymy. Ja to wreszcie wygram. Patrz, jak cię zgarnę. Nie, to jest mój morderca. O nie, okej. Dobra, dziewczyna w niebieskim. Słuchajcie, dziewczyna w niebieskim, lecimy. Lecimy, lecimy. Okej. Okay. Nie. Jest. Dobra. Uf. On chyba też był zastanowany, no nie? You win! GG! Just! Drugie miejsce. No kurde. No, ale przyczyniłem się do wygranej rundy normalnie. Wow. Zgrifowałem mapę. Jej, skaczemy. Od kiedy to tak wybucha? Nie wiem. Ej, to było szybkie, ale kurde wygrane. Czyli dobra, miałem już dzisiaj pierwsze miejsce, drugie miejsce oraz miałem super wyróżnienie za największą ilość killi jako osoba, która padła, no nie? No, także kurde, wszystkie możliwe rzeczy dzisiaj zostały przeze mnie zdobyte, no nie? Kurde, gdyby nie ten gościu, który mi tutaj zasłania ogniem, to bym widział, gdzie skakać. Czemu zasłaniasz ogniem? Typie, parapecie, dzbanku. Dzbanku, czemu mi tak zasłaniasz? Gościu. Haha, spadłeś. Wuuu! Wygrałem!
Wygrałem parkura! Yes! Nie wiedziałem, że da się to ukończyć tego parkura, bo zawsze było tak mało czasu. Nice! I kto to wygrał? Admin Vertez. Hoppa. No, nawet nie zdążyłem wyskoczyć. Okej. Okay. Dobra. 4, 3, 2, 1. Znowu ta szarawa. Dobrze, że to nie był mój morderca. Szarawa żyje dalej? Okej. Okay. Dobra. A gdzie ona jest? Jak oni padają na potęgę? Ty! Szara! Gdzie? Where are you? Teraz pan w czarnym! Jednego killa mam, a to już się gra kończy, nie? Gdzie? Dobra, gościu w czerwonym. Okej, okay, nice. Nice, nice, nice. Pewnie za mną biegnie, nie? Pyk! Eldo. O. Jest! GG! Tu cię mam! Pierwsze miejsce znowu! Nice! Dobra, czyli nie tak źle było. Nie tak źle było, jestem zadowolony. O, proszę bardzo, porobieni, kurde. Ej, no coraz fajniej mi się, wiecie, na tych asasynach gra, po prostu. Trzeba tutaj się trochę skupić i normalnie idzie tutaj fajnie porobić, nie? Wszystkich. Dobra, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Zobaczcie ten przycisk wesprzyj na dole, polecam, 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 bo jak wrócą live'y, to naprawdę to będzie mega, mega opcja. Tymczasem do jutra, na razie, cześć, hej, hej.